W dzisiejszych czasach samochody typu muscle car są niezwykle pożądane. Wraca moda na samochody ze złotej ery, która zwykle obejmuje późne lata 60. i początek lat 70. XX wieku. Do tego samochody te nie są tak drogie jak Ferrari z lat 60., które to kosztują miliony dolarów, ale wiele z nich potrafi również osiągać sześciocyfrowe sumy. Na szczęście nadal istnieje kilka niedrogich samochodów typu muscle car i chociaż większość z nich jest nieco nowocześniejsza, nadal można kupić prawdziwe perełki bez konieczności rozbijania banku. Choć zaznaczam, że to, że są stosunkowo tanie, nie oznacza, że to mało pieniędzy. Dodatkowo niektóre auta trzeba sprowadzić, ponieważ w Polsce rynek muscle carów nie jest tak rozwinięty jak chociażby w USA. Pontiac Firebird Trans Am, 1979 rok, piąty samochód na tej liście. Pontiac przeżył swoje najlepsze lata pod koniec lat 70. Zdobycie konkretnego modelu AM jest trochę trudne, ale możecie wybrać standardowego Firebirda lub nawet taki wyposażony w pakiet Formuła. Ceny tych aut wahają się w granicach od 10 do 19 tysięcy dolarów za dobrze zachowany egzemplarz, co w przeliczeniu na polskie złotówki daje nam około 40-76 tysięcy plus opłaty za sprowadzenie. Mamy tutaj do wyboru wiele modeli V8, więc nie martw się, nie będziesz musiał wybierać leniwego sześciocylindrowca z późniejszych lat 70. Tu dla przykładu mamy silnik 4.9 V8, 135 koni, 325 Nm, 13,1 sekundy do setki, 184 km/h prędkości maksymalnej. 4. Ford Maverick Grabber, 1975 rok. Goły Fordziak nie jest na pierwszy rzut oka prawdziwym samochodem typu muscle car, ale dodatkowy pakiet nadaje mu taki wygląd. Paski, wybrzuszenie na masce i opony z białymi dodatkami były fajnymi elementami w sportowym coupé. To jeden z najfajniej wyglądających starych samochodów z lat 70. Sześciocylindrowe silniki, które Ford oferował w tamtym czasie, były dalekie od prawdziwej mocy, ale za to silnik 5-litrowy V8 osiągnął moc 129 koni i to w 1975 roku. Konie jednak to nie wszystko, ważne są też niuty, a może nawet ważniejsze, ale o nich zaraz. Ceny Mavericka zaczynają się zwykle od około 36 tysięcy, ale trzeba być przygotowanym na zapłacenie nawet 80. Będzie to bardzo dobrze wyposażony i dobrze utrzymany model. Silnik 5.0 V8, 129 koni, 282 Nm momentu obrotowego, 10,6 sekundy do setki, 170 km/h prędkości maksymalnej. 3. Chevrolet Camaro Z28 SS, 1996 rok. Camaro czwartej generacji nie był tak popularny jak jego poprzednik. Powolna sprzedaż i kurczący się rynek samochodów sportowych doprowadziły Chevroleta do całkowitego zaprzestania używania tabliczek znamionowych o tym oznaczeniu w 2002 roku. Dopiero po 7 latach wznowiono produkcję. To jeden z powodów, dla których można kupić Camaro z tamtej epoki naprawdę tanio. I chociaż wcale nie są spektakularne, niektóre modele są warte tych pieniędzy. Jednym z modeli wartych uwagi jest Camaro Z28 SS z 1996 roku. Zasadniczo model ulepszony w stosunku do Z28 posiadał silnik V8 o mocy 305 koni mechanicznych, czyli o 30 koni więcej niż zwykła wersja. Wiem, że starsze samochody typu muscle car są fajniejsze, ale w Z28 SS można również się bardzo dobrze bawić. Standardowo jednak przejdźmy do podstawowych danych ze specyfikacji. Mamy tu silnik 5,7 litra V8, 308 koni mechanicznych, 454 Nm, 5,5 sekundy do setki, 242 km/h prędkości maksymalnej. 2. Chevrolet Camaro Aerox Z, 1990 rok. Wprowadzony na rok modelowy w 1985 roku jako Camaro trzeciej generacji, Aerox Z jest drugim najlepszym kandydatem na tej liście tanich samochodów typu muscle car. Został on nazwany na cześć International Race of Champions i był oferowany jako pakiet opcji dla Z28. W sumie był to topowy model przez wiele lat i dzięki temu znalazł się na kilku listach najlepszych samochodów z tamtej epoki. Pakiet stał się standardem Z28 w 1988 roku, a został wycofany po roku 90, kiedy to silnik o pojemności 5,7 V8 osiągnął maksymalną moc 245 koni. Teraz najpopularniejszą wersją jest Camaro trzeciej generacji, Aerox Z, można znaleźć za mniej niż 10 tysięcy dolarów. Oczywiście są też tańsze egzemplarze, przykładowo te za 28 tysięcy, jeżeli nie przeszkadza Ci przebieg auta na poziomie 300 tysięcy km wzwyż i kilka drobnych problemów do naprawienia. Omawiany samochód ma silnik o pojemności 5,7 V8, 245 koni, 468 Nm, 6,1 sekundy do setki oraz 233 km/h prędkości maksymalnej. 1. Dodge Dart Sport.
Dart Sport to jeden z najciekawszych samochodów z lat 70. na tej liście i to nie tylko dlatego, że jest najtańszy. Dart rozpoczął życie w 1960 roku, a pokazano go w 1958. Został zdegradowany do pojazdu kompaktowego w 1963 roku. Pozostał mały aż do wycofania go w 1976 roku. Model czwartej generacji, zanim zawojował rynkiem, szybko zaczął tracić koronę podczas kryzysu naftowego. Model Sport 360 pojawił się w 1974 roku z silnikiem o pojemności 5,9 litra V8 o mocy 245 koni, najmocniejszy wariant, jaki można było wtedy kupić w tamtym czasie. Ta wersja pozostała w salonach do 1976 roku, kiedy została przekształcona w opcję dla Sporta V8. Sport 360 jest jednym z najdroższych dartów z tamtej epoki. Jego koszt oscylowałby w granicach 80-90 tysięcy. Możemy jednak zadowolić się mniej wydajnym silnikiem 5,2 V8, wydając na niego mniej niż 30 tysięcy. Jak wspomniałem, silnik o pojemności 5,2 V8 oferuje 145 koni, 346 Nm momentu obrotowego, 10,3 sekundy do setki, 180 km na godzinę prędkości maksymalnej. Mam nadzieję, że ten odcinek spodobał Wam się i że czekaliście na takie zestawienie. Napiszcie w komentarzu, jakiego muscle cara chcielibyście mieć w Waszym garażu i nie musicie patrzeć na ceny. Po prostu napiszcie. Ja Forda Mustanga z 1967 roku, a Wy?